Kurczę, powiem wam, 5 stycznia, 5 albo 4, już nawet nie wiem. Cudownie jest, cisza, spokój. A jako że Artur nie ma pustych przebiegów, no to wyjeżdża kolejna taczuszka, taka malutka. Zachęcam wszystkich, pozdrawiam. Powiem wam, że ledwo żyję. Zobaczcie, co się stanęło. No co się tu stanęło? Opona nie wytrzymała. Kurde, ledwo żem podjechał pod wał. Patrzcie, jak ją zmieliło. Za duży udźwig. Za dużo tataczka przejechała ze mną. Tu mam w sumie oponę, ale nie wiem, czy będzie pasowała. Kurde, jak myślicie? Jak zajadę do domu, to sprawdzę. Ja tak naprawdę to jaja se robię. Widzicie, co się stało. Muszę teraz jakoś doczłapać. Trzymajcie się, papaty. Taki szybki, wczesnowiosenny, przedwiośnie taki można by powiedzieć, filmik z takich pięknych terenów. Manie gdzieś mi się tam zabłądził, nie wiem. O kurde, zemdleję chyba. O, miłego dnia życzę. No i dzień dobry. Witam na moim warsztacie. Zobaczcie, co wjeżdża dzisiaj. Milicja obywatelska. Tak, kurde, w pościgach brali udział, że aż, widzicie, gumy popalili. To będzie znal. Także trzeba się jakoś za to zabrać, nie? Och, Artur, tu są śrubki. A ja już się wziąłem, już się młotkiem uprzyrżnąć. A tu przecież są śrubeczki. No, tu jeszcze trzeba mu szybę wybić. O, elegancko i czysty znal na kupę. I wjeżdża drugi brum brum, też znal. Taki trak, nie? Elegancko. Kogut dre japę jak zwykle. Ale to są uroki życia na wsi. Co my tu mamy? Temu też trzeba szybę wybić. A właśnie tak. Tu macie przykład tego, jak znal jest kruchy. To trzeba chyba wyjąć. Trzeba się tego pozbyć, żeby wyjąć to elegancko. I Ferrari znal ląduje w znalu. Takie coś nam wpada. O, tak się to lepiej robi. Widzicie? Śmieć. O, do złomu. No, byłaś. Oporna bestia. Ale wyjdzie. Dobra. Teraz szczotko trzymacze sobie wybijemy i jest czysty alum. A alum do alumu. Tu mamy mosiądz. Jak to zazwyczaj jest w szczotkotrzymaczach. Proszę, pierwszy mosiądz wpada. A tu co mamy? Jakieś maleństwo. Czyli standardowo. A tu nawet nie trzeba nic prostować. Wychodzi przepięknie. O, i już jest gotowa miedziuszka. Raz. I dwa. Obierzemy. I patrz, jak się pięknie świeci. A, kurde. Miód, miód, normalnie miód dla mego serca. A miedziuszka wpada do miedziuszki, wiadomo. A to złomik. Tu mam taką bestię, ale trzeba wybić tutaj
sworznie, widzicie? I się zastanawiam, czy to wybijać, czy po prostu tego aluminium nie rozpierdzielić. Zaraz sprawdzimy. Sprawdzimy, czy to w ogóle będzie chciało współpracować, bo tego nie wiem. I elegancko. I patrzcie, jaki pyszny aluminium odlew. Aluminium do aluminium, wiadomo. Kukuruku. Elegancio. Złomik, aluminium odlew. A tu trzeba wybić łożysko. Nie wiem, czy to się tak uda, bo pewnie nie. Nie mam tego przyrządu do wyciągania łożysk, ale mam młotek. I zrobię z niego użytek. O, widzicie, jeden alum już jest. Elegancko obstukamy dookoła. O, czy może być piękniej? I co nam tam wpada pięknego? Obstawiam znal. Tak obstawiam. A zobaczymy, co to będzie. Nie mam, kurde, kleszczy do ściągania tych pierścieni, ale zawsze sobie człowiek jakoś poradzi. No i zobaczcie, jaki piękny diament. Tu już jest wszystko. To do śmieci. Kurde, to jest mosiądz. Patrzcie, jaki piękny mosiądz. I to też. No, taka znajdka fajna. Także ilość mosiądzu się powiększa. Tu mam jeszcze takiego, taką dupkę. Tak. A dupka cała mosiężna. Więc jak przystało, mosiądz do mosiądzu, guma do śmieci. No i ilość mosiądzu drastycznie się zwiększa. Tak, co to jest? Co to jest? Niech mi ktoś powie, co to jest. Tu jest wszystko kolorem. Nakrętka też jest kolorem. O, i to też jest kolor. Dobra. Czy tu kryje się jakaś miedziuszka? No pewnie, że się kryje miedziuszka. No nie muszę wam mówić, że to było jakieś wyjęte z ziemi czy z wody. No ciekawe, ciekawe. Jest jakaś miedź. Mieć albo nie mieć. O. Uwolnione. A to teraz będzie taka robota dla mnicha buddyjskiego do ściągania tej miedziuchy. Muszę jakiegoś zatrudnić, kurde. No powiem wam, że jak na takie maleństwo, to zobaczcie, ile miedzi w tym siedzi. Fakt, że trzeba się trochę pobawić w taką, kurde, nie wiem jak to powiedzieć, szwaczkę. Kiedyś tak się mamie, babci pomagało wełnę zwijać w motek. To właśnie sobie przypomniałem, jak to było. Ale zobaczcie, no, niezła kula. I ta kula leci do wiaderka od Saracena. Darku, mówiłem ci, że w wiaderkach są inne rzeczy. Pozdrawiam cię serdecznie i dużo, dużo zdrowia życzę. Co nam tam wpada? Zobaczcie, jaki potwór. Z wody czy z ziemi? Jak obstawiacie? Ja nie wiem, co obstawiam, ale skądś wyszedł. Kurde, on zgnił aż. Wiem, jak się do niego zabiorę.
O właśnie tak. Kurde, tu kolejna miedziucha przeplatana takimi jakimiś workami foliowymi. Chłaliera wie, o co w tym chodzi. O proszę. Młotek to jest narzędzie naprawdę uniwersalne. Złom do złomu, a tu miedziucha z takimi, widzicie, przeplatańcami. O, ale w miarę spoko to pójdzie, bo są łatwe do oddzielenia. Patrzcie, jaka kita pyszności. Takie rzeczy to ja z wody mogę wyciągać. Wiadomo. To jest wyjęte na jednym z moich odcinków. To na 100%. Z łękaweczki. Oczywiście, że z łękaweczki. I co my tu mamy? Tu mamy stal. O kurde. Patrzcie, jak się fajnie rozsypało. Elegancko. Stal od razu do stali. Tu jest mosiądz. Utniemy sobie tutaj po prostu ciach i będzie po problemie. Straty i zyski. Gdzie jest mosiądz? Tam jest mosiądz. Elegancko. A zobaczcie, jaki tu kaliber wchodzi. Normalnie wodomierz. I co my tu mamy? Stal, stal, mosiądz i mosiądz, czyli tu nam się stal zaczyna. No to jako, że straty muszą być, hopa, o, niewiele strat, a w zasadzie to tylko zysków, bo przecież nie kupowałem tego. Także jest elegancko. Załowiem się nie będziemy bawić. Ciach, to był klucz do wodomierzy właśnie. Co my tam mamy? Czy tu jest jakaś śrubka albo coś takiego? Chyba nie ma. Powiedzcie mi tylko, czy to się jakoś odkręca, czy co się z tym robi? Już wiem, że bebechy są plastikowe, bo zaśmierdziało. Przypomniało mi się, jak w fabryce pracowałem w niedalekiej odległości od wtryskarek. Smród, że... Także... Ale jako, że młotek sobie nie radził, no to sobie szlifierka poradziła, nie? I też elegancko. O, zobaczcie. Jakieś kręciołki. Duperelce. Plastik wyjechał. Został sam pyszny żółty mosiądz. Tu coś mamy jeszcze. Jakiś metal. O, ale co to jest? Gdzie jest magnes? O, to jest stal akurat. A to nie muszę wam mówić. Nie muszę wam przedstawiać żółtego mosiądzu. Piękny żółty mosiądz. Kupiłem sobie nowe kleszcze, bo wyobraźcie sobie, ostatnio na warsztacie zgubiłem poprzednie. Taka przygoda. Mam nadzieję, że się znajdą oczywiście. Znalazłem ostatnio kartę gwarancyjną z 79 roku od Bizona. Fabryka maszyn żniwnych Płock. Taka ciekawostka. Znalazłem ostatnio taką kulę. Oczywiście była cała brudna, umyłem, elegancko, kula grasula, będzie na pchli targ, ale zanim tam trafi, będzie z niej wylosowany zwycięzca w konkursie. Komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady i zwycięzcą jest... No, ciastek, pozdro ciastek, elegancko to wyszło, widzisz? Także... odezwij się do mnie na maila, zresztą maila masz, nie muszę ci nic mówić, gdzie jest w opisie, nawet go tam nie będzie, maila do mnie masz, pisz śmiało,
Co mnie mówić? Chciałem wam pokazać te, co było nagrodą w konkursie, ale nie mogę tego znaleźć. Nie mogę, bo jestem u siebie na warsztacie, no to jest chyba oczywiste. Ale jak znajdę oczywiście, to ci ciastek to wyślę. Nie ma problemu, elegancko, jest zwycięzca. No to co, lecimy dalej z rozbiórką. Taki fanciur wjeżdża. O kurde, tu coś żyje. Jest koniec grudnia, elegancko. Takie coś wjeżdża. Tu muszę dziabnąć tą śrubę. Właśnie tak. O. Aluminium odlew. Tutaj też zastosujemy młototerapię. Raz. I dwa. Straty muszą być, wiecie o co chodzi. Śrubka pyk. Aluminium pyk. Jeszcze dwie śrubeczki. Wyciągamy bebechy i alum odlew. No i widzicie, kulturalnie jeszcze tutaj dwie śrubeczki, żeby się pozbyć tej ceramiki. Złomik pójdzie, nawet wiecie co, nawet nie trzeba tego robić tak, tylko o, zastosować młotek, bo wiecie, że młotek jest najlepszym śrubokrętem. Tu jest staluwa, także dziabiemy kabel do obrania. Patrzcie, jak działa ten śrubokręt. O, zobaczcie, to jest kurde jeden ruch i stal do stali. Tu utniemy ciach. Z kabelkami będziemy się bawili później. Wodę wylewamy. Aluminium odlew. Aha, jeszcze została kwestia tej śrubki. No i śrubokręt rozwiązał tą sprawę. Aluminium odlew do odlewu i będę kończył. Znal, mosiądz, aluminium, to nie muszę wam przedstawiać. Tyle stali, a tyle jeszcze czeka na swój czas. I jeszcze mam jedno takie wiadro i jeszcze chyba jedno. Także trzymajcie się, papaty.